Audiokurs. Angielski. Konwersacje dla początkujących. Copyright Edgard 2009. Zapraszamy i życzymy przyjemnej nauki. Lekcja pierwsza. Przedstawianie się i poznawanie innych. Wysłuchaj dialogów najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog pierwszy. Przedstawianie się w sytuacji nieoficjalnej. Hi. Hello. My name's Steven. What's your name? I'm Victoria. Nice to meet you, Victoria. You too, Steven. Hi. Cześć. Hello. Witaj. My name's Steven. What's your name? Mam na imię Steven. Jak ty masz na imię? I'm Victoria. Jestem Victoria. Nice to meet you, Victoria. Miło cię poznać, Victoria. You too, Steven. Ciebie również, Steven. Dialog drugi. Przedstawianie kogoś. Good afternoon, Mr. Jeffries. Good afternoon, Sarah. How are you today? Fine, thank you, Mr. Jeffries. Can I introduce you to Jenny? She's our new receptionist. Good afternoon, Jenny. Nice to meet you. Good afternoon, Mr. Jeffries. Dzień dobry, panie Jeffries. Good afternoon, Sarah. How are you today? Dzień dobry, Saro. Jak się dzisiaj czujesz? Fine, thank you, Mr. Jeffries. Can I introduce you to Jenny? She's our new receptionist. Dobrze, dziękuję panie Jeffries. Mogę przedstawić panu Jenny. Jest naszą nową recepcjonistką. Good afternoon, Jenny. Nice to meet you. Dzień dobry, Jenny. Miło cię poznać. Wysłuchaj słówek zwrotów i zdań. Powtarzaj je za lektorką. Cześć, witaj! Hi! Lub Hello! Dzień dobry rano. Good morning! Dzień dobry po południu. Good afternoon! Jak się nazywasz? Jak masz na imię? What's your name? Mam na imię Jenny. My name is Jenny. Skąd jesteś? Where are you from? Jestem Marta. Jestem z Polski. I'm Marta. I'm from Poland. Mam 20 lat. I'm 20 years old. Studiuję na uniwersytecie. I study at university. Czym się zajmujesz? What do you do? Pracuję w banku. I work in a bank. Jestem nauczycielką. I am a teacher. Jak się masz? Jak się czujesz? How are you? U mnie w porządku, dzięki. A u ciebie? I'm fine, thanks. And you? Nieźle, dzięki. Not bad, thanks. Bywało lepiej. I've been better. Chciałabym, żebyś poznał. I would like you to meet. To jest Tom, mój mąż. This is Tom, my husband. Czy mogę Cię przedstawić? Can I introduce you to? Chciałbym się przedstawić. I would like to introduce myself. Miło Cię poznać. Nice to meet you. Miło mi Was wszystkich poznać. Nice to meet you all. Czy ja cię już gdzieś wcześniej widziałem? Have I seen you somewhere before? Mogę postawić ci drinka? Can I get you a drink? Nie, dziękuję. Czekam na kogoś. No thanks. I'm waiting for someone. Często tu przychodzisz? Do you come here often? Diane, jakie piękne imię! Diane, what a beautiful name! Ćwiczenie drugie Zareaguj pytaniem na następujące kwestie. 1. I am from Poland. Where are you from? Dva. I am a teacher. What do you do? Trzy. I'm fine, thanks. How are you? Cztery. My name is Stephen. What's your name? Pinch No, thanks. I'm waiting for someone. I get you a drink? Lekcja druga Rodzina i przyjaciele. Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1. Do you want to see some photographs of my family? Yes, please. This is my mum. She is standing outside our holiday cottage. You look like your mum. This is my dad. It was his birthday. My grandparents are standing behind him, and my little brother is sitting next to him. That's your brother. Yes, he is very handsome, isn't he? Yes, he is. Wow. Do you want to see some photographs of my family? Chcesz zobaczyć zdjęcia mojej rodziny? Yes, please. Tak, chętnie. This is my mum. She is standing outside our holiday cottage. To jest moja mama. Stoi przed naszym domkiem letniskowym. You look like your mum. Jesteś bardzo podobna do swojej mamy. This is my dad. It was his birthday. My grandparents are standing behind him and my little brother is sitting next to him. To jest mój tata. To były jego urodziny. Moi dziadkowie stoją za nim, a mój młodszy brat siedzi obok niego. That's your brother. To jest twój brat? Yes, he is very handsome, isn't he? Tak, jest bardzo przystojny, prawda? Yes, he is. Wow. Tak, super. Dialogue drugi. Muy najlepszy przyjaciel. Do you have a best friend? Yes, I do. What's his name? Well, my best friend is Matthew. What does he look like? He is very tall and handsome. He has very short hair and green eyes. What is he like? He laughs a lot. He is very funny, but sometimes he can be serious. How long have you known him? We have been friends for many, many years. We've known each other since high school. Do you have a best friend? Masz najlepszego przyjaciela? Yes, I do. Tak, mam. What's his name? Jak ma na imie? Well, my best friend is Matthew. Mój najlepszy przyjaciel to Matthew. What does he look like? Jak wygląda? He is very tall and handsome. He has very short hair and green eyes. Jest bardzo wysoki i przystojny. Ma bardzo krótkie włosy i zielone oczy. What is he like? Jak on jest? He laughs a lot. He is very funny, but sometimes he can be serious. Często się śmieje i jest bardzo zabawny, ale czasem potrafi być poważny. How long have you known him? Jak długo go znasz? Jesteśmy przyjaciółmi od wielu, wielu lat, znamy się od liceum. Wysłuchaj słówek, zwrotów i zdań. Powtarzaj je za lektorką. Zdjęcia mojej rodziny. Photographs of my family. Być podobnym do kogoś. To look like someone. Dziadkowie. Grandparents. Urodziny. Birthday. Najlepszy przyjaciel, przyjaciółka. Best friend. Bliźniaki. Twins. Jesteś żonaty? Jesteś mężatką? Are you married? Tak, jestem mężatką. Tak, jestem żonaty. Yes, I am married. Nie, jestem stanu wolnego. No, I am single. Jestem rozwiedziona. Masz rodzeństwo? Have you got any or Nie, jestem jedynaczką. No, I'm an only child. Mam siostrę bliźniaczkę. I have a twin sister. Mam młodszego brata i starszą siostrę. I have a younger brother and an older sister. Ile lat ma twoja siostra? How old is your sister? Masz dzieci? Have you got any children? Mam córkę i dwóch synów. I have a daughter and two sons. Mieszkasz z rodzicami, Do you live with your tak nadal mieszkam z rodzicami, yes. I still live with my Masz najlepszego przyjaciela Do you have a best jak on wygląda What does he look like? Jaki on jest what is he like jak długo go znasz how long have you known him Jesteśmy przyjaciółmi od lat. We have been friends for years Chodźmy do kina, let's go to the cinema. Ćwiczenie pierwsze. Przećwicz zwroty z tej lekcji. 1. Powiedz, że jesteś żonaty. I am married. 2. Powiedz, że wciąż mieszkasz z rodzicami. I still live with my parents. 3. Zaproponuj wyjście do kina. Let's go to the cinema. 4. Zapytaj jak ktoś wygląda. What does he look like? 5. Powiedz że jesteś zajęty. I'm busy. Ćwiczenie drugie. Zareaguj pytaniem na następujące kwestie. 1. No, I'm single. Are you married? Dva. I have a younger brother and an older sister. Have you got any brothers or sisters? Tri. I have a daughter and two sons. Have you got any children? Cztery we have been friends for years how long have you known him pinch i can't go out tonight do you want to go to a party with me